Przede wszystkim, znowu Pyny 7, to dalszy ciąg Arcanum, przypowieść o maszynach i magii. Okej, ruszajmy do Ashbury. Tam też znajdziemy jakiegoś handlarza magicznym z włomem i identyfikarza. Okej, znowu ci panowie. Załatwmy to szybko. Ty gdzie idziesz? O, poszedł sobie po maki. Niestety zginął w drodze. Złoto. Reszty nie chce mi się brać. Tak mam już dużo krapu. Ale mogę się trochę leczyć. Czemu by nie? Do Ashbury! Do handlarza magicznym złomem. Ponieważ mamy dużo magicznego złomu. Tak, i mam jeszcze inne sprawy w Ashbury. Takie różne. Zobaczcie na miejscu. Kiedy gra postanowi przestać mnie atakować co nowymi grupami potworów. Okej, dotarliśmy w nocy. Ale to nic straconego. Gdzie jest ten pan? On jest tutaj. No to idziemy do niego. Poczekamy sobie, aż wstanie. Ta, o, to nie jest pan, to jest pani. Radku nie śpi. Wiecie co, może sobie tak przywdzieje to. O. A może będzie miała lepsze ceny. Jeżeli będę tak ładnie do niej mówił. 100 monet, 100 monet. O, to jest przeklęte. I co tam jeszcze? Coś mamy? To. Medalion urody. Brzmi fajnie. Jeszcze jakiś pierścień. I tajemny pierścień. Chyba już mamy coś podobnego. No dobra. No to teraz handel. Pierwsze. O, skupuję te klejnoty. To posprzedaję jej to wszystko. Nie potrzebuję ich. Ciach. Eliksir przyspieszenia. To sobie zatrzymam. Na koniec tego nigdy nie zużyję, ale co tam. Tego niestety nie chcę kupić. A tego nie chcę sprzedać. Znaczy, to jest całkiem fajna laska. Ma spore obrażenia w zmęczeniu. Naprawdę duże ma obrażenia w zmęczeniu. A ponadto posiada 40 punktów many. Jest chyba jedna z lepszych lasek maga w grze. Ale się nie mylę, jest jeszcze taka, która posiada 80 punktów many. Ale na razie musimy się tym zadowolić. Okej. Medalion urody, co daje? Uroda plus 2. Okej, spoko. Jak sobie Virgil potrzyma ten drugi. Okej. Mieczy z żarnikiem. W sumie to można sprzedać. Nie potrzebuję tego aż tak bardzo. Ale ona nie chce tego kupić. Peszek. O, ale to chcę kupić. I to. No i coś jeszcze. Tych monet, nurek nie chcę kupić. No to potrzyma je Magnus. Ta, zwiększył siłę, więc ma teraz jeszcze całkiem spore obciążenie. Okej, dobra. No właśnie, jeszcze tego nie zidentyfikowaliśmy. To przy okazji mogę to zrobić. Pierścień odporności na trucizny. Tak jak mówiłem. Również ma klasyfikator pancerza. No fajnie. I co tam? Czy jego się da używać? No może. Ma napisane, że 15 użyć. Pewnie leczy trucizny czy coś takiego. Okej, i ten nasz nowy pierścień. Odporność na truciznę, odporność na ogień, odporność na elektryczność, odporność magiczna. Generalnie wszystko. No, w sumie to lepsza wersja tego pierścienia, który już mamy. To sobie ten damy Virgilowi. Proszę. Ta Virgil ma już całkiem spoko odporności, poza elektrycznością. Ta magiczna kolczuga nie zapewnia najlepszej odporności na elektryczność. A ja co tam u mnie?
No troszkę gorsze mam, ale cóż. To by znaleźć kogoś, kto będzie chciał kupić ten miecz z żarnikiem, ewentualnie ten czarkan. Czakran. Gwiazda uwięzionej duszy, okej. Okay. Okej, okay, poczekamy sobie do rana. I ruszamy w boje. Może ten elfi kupiec w dokach będzie chciał kupić coś takiego. Spytamy się go. Do doków tędy. O, te światełka. Mają tylko trzeci poziom, ale czytałem gdzieś, że są dosyć mordercze. Straż Ashville. Więzienie w Ashbury. Okej, nie chcemy tam wylądować. Więc ominiemy to miejsce. I tutaj jest ten handlarz. To zajdźmy do niego. Że przynajmniej znajdziemy jakiegoś handlarza złomem, który będzie chciał kupić to, co nam zostanie. Pohandlujmy, mój panie. A, nie chcę. Trudno. Tego też nie chcę. Tego też nie chcę. No cóż, trudno. Ale zobaczmy. Ma całkiem fajne rękawiczki zręczności. KP. Okej, okay. I zręczność plus 2. Wiecie co? Kupię obie sztuki. Przydadzą się i mi, i Virgilowi. No to ma elfickie buty. KH plus 25. To pewnie coś ze skradaniem się. Więc tego nie potrzebuję. Hełm Golema. Duża KP, odporność na obrażenia, percepcja. Całkiem fajny, w sumie mógłby sobie nawet kupić. Nie jest aż taki drogi. Sztylet maga. O, może odkupić ten mój obecny sztylet maga. Pytanie, czy ja chcę go sprzedawać. 10 many. Wiecie co, mam laskę, więc whatever. Okej, okay. Esencja intelektu. To też sobie kupię. Może się przydać. Jakiś łuk myśliwego. Trafienie krytyczne plus 50% na bestię. Fajny, fajny. Tylko, że nie korzystamy z łuków. Wiecie co, kupię jeszcze ten hełm. Czemu by nie? KP, proszę o obrażenia. No, fajny. Teraz musimy jeszcze znaleźć jakiegoś handlarza z łomem. O ile dobrze pamiętam, magiczny handlarz jakoś ma problemy ze skupywaniem tych rzeczy, które mam przy sobie. Krzywa laska. Ta nie chce nic z tego, co ja mam. Drobiazgi za szpry. Może tutaj pani będzie chciała kupić coś. O, hełm. Chwila. Może ktoś nie ma hełmu? Virgil, ty nie masz, trzymaj. Może to będzie chciała kupić? Nie. Trudno. Okej, okay, pozbędę się tych rękawic. Nadawały mi 4% szansy na krytyczną porażkę, więc... On ma zaczarowane rękawice. Odporność na obrażenia. KP3, zręczność. Odporność na obrażenia. W sumie nie taka duża. Zręczność znacznie by mu pomogła ofensywnie, więc oddawaj to. Tak. Zdecydowanie chcę te rękawice. Ale ja nie chcę. Żeby on chciał, ok. No i tą laskę. Nie będzie potrzebna. Mamy znacznie lżejsze sztyleciki. Jako broń poboczną. Okej. Okay. Zaczarowane rękawice. Skoro nie zamierzam ich używać, to postaram się je sprzedać. Ale nie jemu. Okej, okay, pytanie, czy jest jakiś złomiarz, który mógłby to kupić? Zajrzyjmy do doków.
Zazwyczaj tacy panowie przebywają. Barman, nie. Dużo ludzi, nie chcę się z nimi gadać. Doskonałe okulary, nie. Na razie nie mam potrzebne okulary. Okej, mamy masę złomu i nikt nie chce go kupić. Trudno, trudno. Obciążenie lekkie. Chciałbym się pozbyć obciążenia, byłoby fajnie. Ale nikt nie chce mi w tym pomóc. Trudno. Okej, ten pan wygląda na smutnego. Czy że może potrzebować naszej pomocy? Porozmawiamy z nim. Musisz być tutaj nowy. Nie przypominam sobie, żebyśmy zostali sobie przedstawieni. Witaj, jestem Puno. Miło mi pana poznać. Cała przyjemność po mojej stronie. Jestem Chester Miller, burmistrz Ashbury. Co ciekawego dzieje się ostatnio w mieście? Z chęcią bym z tobą pogawędził, lecz śpieszę się pełnić moją funkcję publiczną. W końcu jestem burmistrzem. A co to za spotkanie, na które zdążasz? W ratuszu odbywa się spotkanie organizacyjne w sprawie budowy pomnika Lorda Bettingtona, największego człowieka pochodzącego z Ashbury. Jesteśmy tutaj bardzo skrupulatni, jeżeli za coś się weźmiemy. Staramy się to zrobić jak najlepiej. Problem leży w tym, że wszyscy się kłócą ze sobą wzajemnie o to, co należy zrobić. A ja, jako burmistrz, mam znaleźć rozwiązanie, które zadowoli wszystkich. Ech, to niemożliwe. Dobra, kontynuuj proszę. Zawsze interesowała mnie lokalna polityka. Niektórzy chcą, by pomnik stanął w środku miasta, inni widzieliby go przy bramie, nikt zaś nie wie, jak mielibyśmy za niego zapłacić. Ponadto lokalni rzemieślnicy nie są dostatecznie wykwalifikowani, aby podjąć się tego zadania, nawet jeżeli byłoby nas na to stać. Czy mogę wam jakoś pomóc? Wiesz, rozmowa z tobą podsunęła mi właśnie pewien pomysł. Tak, jeżeli mógłbyś poprzemawiać do tłumu, wiesz, rozruszać ich trochę, podczas gdy ja będę robił notatki. Jako osoba z zewnątrz mógłbyś zasugerować rozwiązania, na które ja nigdy bym się nie ośmielił. Jeżeli wszystko pójdzie gładko i uda się sprawić, żeby się na coś zgodzili, wówczas cóż, jestem burmistrzem, a ty pracujesz dla mnie. Jeśli się nie powiedzie, to zawsze mogę powiedzieć, że byłeś źle poinformowany. Okej, dobra. Wygląda mi to na całkiem ciekawą propozycję. Zgadzam się. Doskonale. Chodź ze mną do ratusza. Jak się tam dojdziemy, po prostu wejdź na podium i zacznij opowiadać na pytania widowni. Kiedy spotkanie dobiegnie końca, porozmawiamy po rozmowie. Okej, dobra. Jesteśmy z pewnością wykwalifikowani do takiego zadania, więc ruszajmy pomóc biednemu ludowi z Ashbury w ich problemach. Przede wszystkim, po co mielibyśmy budować jakiś pomnik? Oto co chciałbym wiedzieć. Czy możesz nam podać choć jeden powód, dla którego w ogóle mielibyśmy go stawiać? Każde miasto ma jakiś. Wy też powinniście. To wszystko. Spokojnie, spokojnie, odbijemy się. Mieliśmy wiele sugestii dotyczących umiejscowienia pomnika. Sprawa większej wagi zostałaby już dawno załatwiona, lecz w tym wypadku jesteśmy podzieleni na dwa różne obozy. Jedna grupa twierdzi, że powinna on stanąć na rynku, druga, że przy bramach miasta. Jaka jest twoja rada? Obydwa miejsca są dobre. Zbudujcie więc dwa pomniki, po jednym w każdym z nich. Okej, spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Na razie się może nie zgadzają, ale jeszcze ich przekonamy. A skąd twoim zdaniem mielibyśmy wziąć fundusze? Jak mieszkańcy Ashbury mają sobie pozwolić na taki zbytek? Koło gospodyń mogłoby sprzedawać swoje wypieki. Okej, może nie są dla mnie zbyt przyjaźni, ale wierzcie mi, jeszcze im pomożemy. Nie ma u nas artystów wystarczająco talentowanych, by zrobić to porządny pomnik. Wyniknął więc spór do tego, kto miałby, do kogo miałyby trafić nasze fundusze. Jeżeli nie porozumiemy się do wyboru rzeźbiarza, to projekt utknie w miejscu. Czy możesz nam kogoś polecić? Użyjmy taniej siły roboczej orków. Oczywiście pod odpowiednim nadzorem. To nonsens. Ale spokojnie, spokojnie. Mamy sytuację pod kontrolą. Jako, że pomnik ma stanąć na dworze, użycie jakich materiałów byś polecił? Jaki pomnik mamy zbudować?
Delikatny marmurowy pomnik inkrusowany szlachetnymi kamieniami ze złotą intarsją. Bez sensu. Chcemy uczcić pomnikiem największego syna Ashbury, Olivera Bettingtona. Tak, przepraszam, to bardziej powinna kobieta żyć. Jednak nie możemy dojść do porozumienia w sprawie inskrypcji. Oliver był wielkim mówcą. Jakiś jego cytat byłby doskonałym napisem. Z jakiego cytatu powinniśmy twoim zdaniem skorzystać? To najbardziej podejrzana owca, jaką w życiu widziałem. Okej. Porozmawiajmy z burmistrzem. Zrobiłeś z tego niezły bałagan. Teraz ja już nigdy nie zbuduję tego pomnika. Ja zostałem pośmieniskiem własnego miasta. Nigdy nie uda mi się zmyć tej plamy. Żegnaj, mój panie. Proszę bardzo. Zawsze gotowy do usług. Okej. Wygląda na to, że taka wykwalifikowana, inteligentna osoba jak ja nie była w stanie poradzić sobie z tym zadaniem. Więc użyjemy małego triku. Mianowicie użyjemy tej esencji intelektu. I teraz taka inteligentna i elokwentna osoba jak ja bez problemu poradzi sobie z tym problemem. Okej, ale będę szybko przeskakiwał przez kwestię, ponieważ ta esencja dosyć wolno działa. Będę musiał szybko się wspierać. Okej, jeżeli chodzi o lokalizację, trzeba znaleźć jakoś na ten. Emisja obligacji kasy miejskiej pokryje budżet. Przetarg, wybierzmy najkorzystniejszą ofertę, jeżeli chodzi o rzemieślników. Metal, jeżeli chodzi o materiał. Jeszcze ostatnia sprawa. Gdy ktoś daje ci palec, chwyć całą rękę, jeżeli chodzi o cytat. I wszyscy zadowoleni. Poszło o niebo lepiej. Gratulacje, przeszedłeś moje najśmielsze oczekiwania. Nigdy jeszcze nie spotkałem nikogo z takim darem krasomóstwa. Dzięki twojemu godnemu uczynowi dobrzy mieszkańcy Ashbury całym serce podpierają budowę pomnika. Wciąż jednak jest jeszcze sporo do zrobienia, więc niestety muszę cię opuścić. Do widzenia. Ach, to była drobnostka, szanowny panie. Cieszę się, że udało mi się pomóc. Cześć. Co oni teraz mówią? Nic, nic nie mówią ciekawego. Oj. Okej, okay. Dobra, jest kowal. Zobaczmy. Nie, nie chcę kupić nic mojego, szkoda. Tak, chcę jeszcze pogadać z tym krawcem. Ponieważ on szkoli na eksperta perswazji. Oto 500 monet. Okej, okay, dziękuję panu. Do tego monetu możesz się tytułować ekspertem sztuki perswazji. Pozwól mi złożyć ci gratulacje. Jeśli kiedykolwiek zechcesz uzyskać mistrzostwo, poszukaj pana Wilksby. Mieszka on w Tarancie, ale często jeździ w sprawach służbowych do Caledonu. Miłego dnia, drugi panie. Okej. Okay. Pan Wilksby właśnie jest w trakcie jednej z takich podróży i nie można go nigdzie spotkać, z czego nie spotkamy przez pewną część gry. I dopiero wtedy będzie można zrobić mistrzostwo ekspert. Perswazji. A to będzie w sumie całkiem ciekawa misja. Okej, okay, tyle jeżeli chodzi na ten odcinek. Zanim skończymy, chciałbym jeszcze życzyć wam wszystkich wesołych świąt, spokojnej, ciepłej, rodzinnej atmosfery, abyście wypoczęli od pracy, szkoły, uczelni, cokolwiek i powrócili w nowym roku z nowymi siłami do waszych obowiązków, tak jak ja zamierzam zrobić. Okej, okay. Więc dziękuję wszystkim za uwagę, no i wesołych świąt! Ho, ho, ho.